Niechaj Bóg mówi w naszych serc. Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 18 rozdział. Zanim będziemy czytali kilka wierszy z tego 18 rozdziału, króciutko tylko przypomnę kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy czytać, co dzisiaj będziemy rozważać. Absalom, syn Dawida, postanowił być królem. Boże ustanowienie Dawida, Bożego pomazańca, nie podobało się Absalomowi. Jak czytaliśmy, Absalom podstępnie ukradł serca całego ludu izraelskiego. Zaczął rozsiewać fałszywe świadectwo o swoim ojcu. Zaczął składać puste obietnice, że jeśli on zostanie królem, to wszystkie sprawy, z którymi przychodzą do króla, zostaną pozytywnie rozpatrzone. Absalom miał niezwykle interesującą prezencję. Był człowiekiem niezwykle przystojnym. Czytamy, że nie było skazy na nim od stóp do głów. Był człowiekiem urodziwym, miał piękne włosy, które jak ścinał, to wrzało w całym narodzie. To było święto narodowe. Jak Absalom ścinał swe włosy i ważono je i dyskutowano, ile w tym roku jego włosy będą ważyć. To był człowiek, który się pięknie na zewnątrz prezentował i miał wiele do zaoferowania na zewnątrz, ale wewnątrz był pusty. Chociaż jego imię znaczy ojciec pokoju. Jak widzimy, w jego życiu jest daleki od pokoju, jest człowiekiem buntu, jest człowiekiem wojny. Jest tak naprawdę obrazem antychrysta, przeciwnika Bożego pomazańca, który był jego własnym ojcem. Tak jak szatan jest przeciwnikiem Boga, który dał mu życie, który go stworzył, który jest jego ojcem w takim sensie. Czytamy, że wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze od Boga swoje imię. Bóg dał życie wszystkiemu, co istnieje i stworzył wszystko dla swojej własnej chwały. Wszystko, co uczynił, uczynił, aby do Niego to przyszło i aby mógł to błogosławić. Ale widzimy, że ta część stworzenia, która odwróciła się od Boga, ta część stworzenia, która zbuntowała się przeciwko Bogu, jest obiektem Bożego gniewu i Bożego sądu. I aby ta Boża miłość, o której Adam dzisiaj na początku mówił, mogła być udziałem tych, którzy umiłują Boga, ta Boża miłość ma też swoje oblicze gniewu i ma swoje oblicze sądu dla tych wszystkich, którzy jej nie przyjmują, dla tych wszystkich, którzy uciekają od Bożego światła, gdyż miłują swoją nieprawość, miłują swoją upadłość i chcą w niej trwać i nie chcą się nawrócić, nie chcą szukać Bożej zmiany, Bożej odnowy, Bożego zbawienia. Dla tych jest to oblicze miłości Bożej, o której dzisiaj niezbyt chętnie się mówi. Wielu ludzi dzisiaj chce przedstawiać Boga jako takiego dobrego dziadka, który tylko głaska swoich wnuków po głowach, który nie ma dla nich słowa skarcenia, nie ma dla nich żadnej dyscypliny, ale jest takim uśmiechającym się dziadziusiem, który wszystkich kocha, nawet tych, którzy go lekceważą, nawet tych, którzy się przeciwko niemu buntują. Jego miłość w mniemaniu niektórych jest taka, iż obejmuje również bezbożnych w ich buncie i w gniewie. Ale to nie jest prawda. Dzisiaj jest takie popularne hasło, że Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi jego grzech. To jest półprawda. Tak, Bóg kocha grzeszników. Oddał życie swojego jedynego syna za grzeszników. Ale druga strona Bożego Słowa mówi nam, że Bóg gniewa się na bezbożnych każdego dnia, że Bóg brzydzi się bezbożnym, że Bóg jest daleki od bezbożnych i od ich modlitw i że Bóg przygotował sąd. Bóg stworzył bezbożnego na dzień sądu. I dzisiaj patrzymy na taki fragment, gdzie przeciwnik Boży, przeciwnik Bożego pomazańca spotyka się z Bożym sądem, spotyka się z Bożym gniewem, przychodzi na niego to, co zasiał.
gdyż to, co człowiek sieje, rządź będzie. Twój grzech na pewno cię znajdzie, mówi Boże Słowo. Zapłatą za twój grzech jest twoja śmierć. Każda dusza, która grzeszy, umrze. Mówiąc o Bożej miłości, śpiewając o Bożej miłości, chyba dzisiaj każda pieśń, którą śpiewaliśmy, wychwalała Boża miłość. Radując się Bożą miłością, nie możemy popaść w skrajność, w której przestajemy dostrzegać Bożą surowość. Słowo Boże mówi, zważcie na dobroć i surowość Boga. Musimy trzymać te prawdy o Bożej naturze w równowadze. Kiedy Bóg umiłował swój lud i zamierzał go wyprowadzić z Egiptu, to uczynił to w wielkim sądzie nad Egiptem i jego bożkami. Kiedy Bóg umiłował nas i darował swojego Syna, aby nas zbawić, i w tym, jak widzimy, objawiła się Jego wielka miłość, w tym wszystkim widzimy Jego sąd i Jego gniew, który spada na Jego umiłowanego Syna. Boża miłość jest nierozłącznie związana z Jego sądem, dlatego że żyjemy w świecie, istniejemy w czasie, w którym grzech się rozmnożył, w którym grzech skalał Boże stworzenie i objawienie Bożej miłości jest nierozłączne z objawieniem Jego sądu i Jego gniewu. Czytamy, że Bóg postanowił zabić Absaloma. I dlatego Absalom posłuchał rady przyjaciela Dawida, a nie rady swojego doradcy Achitofela, który mu po ludzku dobrze radził, który mówił, uderz na Dawida, kiedy jest słaby, kiedy jest w małym gronie. Natomiast przyjaciel Dawida dał inną radę. Huszaj Arkijczyk, przyjaciel Dawida, powiedział, zbierz wielką armię, zgromadź całego Izraela do siebie i na ich czele wyrusz i uderz na Dawida i go zgnieciesz i go zdepczesz. I to, jak widzieliśmy, było czymś, co pasowało do tego wizerunku Absaloma, który on chciał tworzyć przed całym narodem. To się jemu podobało, by stanąć na czele wielkiej armii, zgromadzić Izraela od Dan do Beerszeby, z wszystkich plemion, zwołać do siebie i uderzyć na Dawida z wielką armią. I tak się stało. Czytaliśmy, że Dawid udał się do miasta Machanaim, natomiast Izrael wraz z Absalomem rozłożył się w ziemi Gilead. Koniec 17 rozdziału, 24, 26 wiersz mówią nam o tym. Natomiast w tym czasie, w którym Absalom gromadził Izraela, do Dawida również dołączali nadal lojalni mu Izraelici. I jak czytamy w pierwszym wierszu 18 rozdziału, to nie były tylko setki, ale to były tysiące. Byli nadal ci, którzy nie dali się ogłupić tym chłopcem z plakatu, jego włosami, jego pustą mową. Byli nadal ci, którzy kochali swojego króla i którzy gotowi byli za niego umrzeć. Którzy wiedzieli, że to jest Boży pomazaniec i nasz los będzie związany z nim na życie czy na śmierć. Czytamy, że Dawid dokonał przeglądu zbrojnego ludu, który był z nim i ustanowił dla niego dowódców nad tysiącami i nad setkami. Tysiące ludzi również ściągnęło do Dawida. Jego mały orszak, z którym wyszedł, około 300 ludzi, urósł w krótkim czasie do tysięcy. Dawid podzielił zbrojny lud na trzy oddziały, oddając jeden pod dowództwo Joaba, drugi pod dowództwo Abiszaja, syna Serui, brata Joabowego, a trzeci pod dowództwo Itaja Gitejczyka. Rzekł też król do zbrojnego ludu, ja również wyruszę z wami. Lecz zbrojny lud odpowiedział, nie wyruszaj, gdyż choćbyśmy uciekli, nie będą na nas zwracali uwagi. I choćby z nas połowa zginęła, nie będą na nas zwracali uwagi. Ty bowiem staniesz za 10 tysięcy naszych,
Lepiej będzie, gdy będziesz mógł przyjść nam z pomocą z miasta. Odpowiedział im król: co wy uznacie za dobre, to ja uczynię. I stanął król w bramie, a całe wojsko przechodziło w setkach i w tysiącach. Widzimy, że Dawid, będąc doświadczonym wojownikiem, dzieli zgromadzonych wokół niego żołnierzy na trzy oddziały, trzy zastępy, aby natrzeć czy zmierzyć się z armią Absaloma w trzech punktach. Dawid jest gotów ruszyć sam do walki, ale zobaczcie, że tutaj zbrojny lud mówi do niego: nie wyruszaj, bez żadnych ogródek, bez politycznej mowy, nie wyruszaj, zostań. I Dawid, będąc królem, będąc przywódcą, nie obraża się, że zbrojny lud mówi coś przeciwko temu, co on zaproponował, ale Dawid rozważa ich słowa i postanawia zostać w mieście, tak jak mu doradzają. Mówi: uczynię to, co mówicie, posłucham was. Bycie przywódcą, bycie głową nie oznacza, iż zawsze forsujemy naszą wolę. Nie oznacza, iż zawsze stawiamy na swoim. Wielu mężczyzn tak pojmuje przywództwo. Wielu ludzi w kościele dzisiaj tak pojmuje przywództwo. Lider, pastor, jakkolwiek się zwie, powinien mieć swoje mocne zdanie i zawsze powinno stanąć na tym, co on uważa. Jego zdanie powinno być ostatnie. Jego propozycja nie powinna być kwestionowana. Ale czy rzeczywiście Biblia tak nam przedstawia biblijne przywództwo? Czy rzeczywiście taki obraz króla, przywódcy, głowy domu Biblia nam prezentuje? Dla wielu, jak oni powiedzą, to już nie ma sprzeciwu, nie ma dyskusji, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Ale tutaj widzimy Bożego przywódcę, Bożego pomazańca, który jest w czasie wielkiej skruchy, który jest w czasie bliskości ze swoim Bogiem. Dawid jest świadomy tego, że będąc Bożym pomazańcem, będąc przywódcą, nie jest alfą i omegą. Wielu przywódcom czy wielu mężom gdzieś brakuje tego prostego zrozumienia, że bycie postawionym przez Boga w miejscu kierowniczym nie oznacza, iż jesteśmy alfą i omegą, że się nie mylimy, że już nie musimy nikogo słuchać, że nie musimy się z nikim liczyć, że nasze słowo jest tak i amen. Nie, musimy się słuchać, musimy rozważyć to, co inni mają do powiedzenia, musimy wziąć to pod uwagę, musimy zastanowić się, czy ten kurs, który my obieramy, jest właściwym kursem, jest Bożym kursem. Dawid, jak widzimy, otaczał się wieloma doradcami. Jego syn, król Salomon, napisał, że gdzie wielu doradców, tam jest mądrość. Boże przywództwo nigdy nie było, jeśli chodzi o ludzi, nie było zaplanowane, żeby to był jeden człowiek, który po prostu wszystko ustawia według swojej wizji, swojego wyobrażenia. Kiedy Bóg powołuje do życia Kościół, w Kościele ustanawia starszych, aby starsi prowadzili zbory, aby było jakieś grono braci, którzy modlą się, którzy rozmawiają, którzy dyskutują, którzy wspólnie podejmują decyzje. Dzisiaj w wielu kościołach jest moda na pojedynczych przywódców i wskazuje się na Mojżesza, wskazuje się na Jozuego, wskazuje się na takie postacie, ale oni też nie byli sami. Bóg powołuje nas do społeczności, w której daje przywódców, daje tych, którzy mają prowadzić Boży lud. Powołuje nas do rodziny, w której mąż jest głową, ale to nie oznacza samowoli. To nie oznacza władzy, w której jedna osoba kieruje wszystkimi, nie konsultując się, nie dyskutując, nie wsłuchując się w ich głos i czasami nie zmieniając swojego zdania. Oczywiście odpowiedzialność leży na tych, którym powierzone jest przywództwo. Dawid mógł się sprzeciwić, Dawid mógł postawić na swoim, ale Dawid rozważył ich argumenty i uznał je za słuszne. To, co mówią, to to, że
chodzi o niego, że jeśli on zginie, to już nie ma o co walczyć. To jest gra skończona. A taka też była rada wcześniej Achitofela. On mówi, samego Dawida zabijemy. Zdusimy jego i resztę przyprowadzę ciebie. A Huszaj mówi, nie tylko Dawida, ale wszystkich, którzy są z nim. Ale tak naprawdę chodziło o Dawida. Więc oni mówią, jak ciebie zabiją, jak ciebie wypatrzą, no to wiadomo, wszyscy na ciebie natrą, jak ty zginiesz, nie ma o co walczyć. Więc tu jest oczywiście prawda w tym, co mówią i to jest bardzo słuszny argument. Absalom oczywiście na swoim mule pchał się tam do przodu. On chciał być królem w tej walce. On, mając za sobą tak potężną armię, przekonany o zwycięstwie, chciał ruszyć do walki. Pomyślcie o Dawidzie, który miałby walczyć ze swoim synem, którego tak miłował. W jaki sposób Dawid miałby z nim walczyć? Niestety, jak widzieliśmy, Dawid był człowiekiem mężnym w boju, ale miał miękkie serce do swoich dzieci. Widzimy, że był pobłażliwy wobec swoich dzieci. Widzimy, że popełnił mnóstwo błędów jako rodzic. Dawid nie nadawał się do walki ze swoim synem. On wcześniej nie potrafił go skarcić, on wcześniej nie potrafił z nim rozmawiać, kiedy był na niego obrażony. Przez całe lata nie odzywał się do niego. I lepiej było, żeby teraz ktoś inny zajął się tym buntownikiem. I jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, ktoś inny zajmie się tym buntownikiem. Zrobi coś, czego Dawid nigdy by nie zrobił. Zobaczcie, jaki rozkaz król wydaje Joabowi, Abiszajowi i Itajowi. W wierszu 5 mówi do nich, łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem. Oto Absalom naciera na Dawida z całą armią, ogromną armią, aby go zabić, aby go zdetronizować, aby zająć jego miejsce i aby wszystkich wokół niego zgładzić. A Dawid mówi do swojego wojska, łagodnie postąpcie z młodzieńcem. To jeszcze młodzieniec, toż to chłopak. Absalom nie jest już takim młodzieńcem, już jest dorosłym mężczyzną, ale Dawid próbuje tak to przedstawić swoim generałom, prosząc ich o miłosierdzie, prosząc ich o łaskę dla swojego wroga. I oczywiście możemy to rozumieć w kategoriach naszych ludzkich, rodzinnych relacji. To jest jego syn. I Dawid częściowo czuje się winny tego wszystkiego, co ma miejsce. I jak wiemy, ta cała rebelia Absaloma jest częścią Bożego sądu nad Dawidem. Z powodu jego grzechu, z powodu jego niewierności Bogu, z powodu tego wszystkiego, czego Dawid się dopuścił, kiedy wziął sobie Batszebę, kiedy zabił jej męża. To jest ten Boży sąd, który ciągnie się też nad Dawidem przez całą resztę jego życia. I Dawid jest tego świadom. I Dawid czuje ten ciężar, że ten bunt Absaloma jest też po częścią z jego winy. On jest jego przyczyną, więc wyobraźcie sobie, w jakim położeniu Dawid się znajduje. Jak trudno jest mu walczyć z Absalomem, z takiego miejsca, kiedy rozumie swoją odpowiedzialność za to, co się dzieje i swoją winę. Czytamy, że całe wojsko słyszało, gdy król dawał wodzom ten rozkaz odnośnie do Absaloma. A więc wszyscy to słyszeli. Dawid zrobił to w taki sposób, żeby z jednej strony ci dowódcy byli odpowiedzialni przed całą resztą, a też żeby oczywiście cała reszta to słyszała, żeby nikt nie ważył się uczynić zła Absalomowi. Wyobraźcie sobie uderzyć do takiej walki. Wyobraźcie sobie stanąć w tych szeregach, gdzie macie zaciętego wroga, który was nienawidzi, chce was zgładzić, a wy macie z nim łagodnie postąpić. Jak walczyć z takim wrogiem? W jakiej sytuacji Dawid stawia to wojsko? Widzicie, jest Bożym pomazańcem, jest Bożym przywódcą, ale są sytuacje, kiedy Dawid postępuje nierozsądnie, zachowuje się nierozważnie. Jego miłość osobista czasami góruje nad jego miłością do Boga i Bożego ludu. To jest niebezpieczne miejsce. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że jeśli chcemy iść za Nim,
to nasza miłość do Niego musi być większa od miłości do naszych bliskich, do naszych dzieci, do naszych żon. Musimy Jego miłować bardziej niż naszych najbliższych. Czytając te słowa dzisiaj, człowiek się oburza. Człowiek mówi, no jak to? Przecież moja rodzina najważniejsza. Jeśli będziesz kochał swoje dziecko, swojego męża, swoją żonę bardziej niż Boga, wyrządzisz nieprzewidywane szkody sobie i im samym przez taką miłość. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Nie czytamy, że tak mamy kochać naszego męża, naszą żonę, nasze dzieci. Mamy ich kochać, tak, ale Boga mamy bardziej kochać. I Boże Królestwo mamy mieć na pierwszym miejscu, nawet przed tymi najbliższymi nam. Jest to trudne. Czasami gdzieś nie potrafimy tego ustawić, bo postrzegamy też naszą miłość do naszych żon, do naszych dzieci jako pierwszeństwo naszego chrześcijańskiego życia, naszej chrześcijańskiej powinności. Więc nie jest to łatwe, ale są sytuacje, w których musimy rozumieć, że będąc łagodnymi, zbyt łagodnymi, będąc zbyt pobłażliwymi wobec naszych bliskich, możemy obrażać Boga. Możemy przyczyniać się do odebrania Bogu chwały. Musimy to rozumieć, że naszą pierwszą powinnością jest bycie Bożymi chwalcami. Jest bycie ludźmi, którzy żyją dla Bożej chwały. I jakakolwiek ofiara, którą mielibyśmy ponieść, nie powinna być zbyt wielka, aby Bogu oddać chwałę, bo ostatecznie to obróci się ku dobremu. Ostatecznie Bóg to pobłogosławi. Natomiast jeśli my zaczynamy po ludzku kombinować, jeśli my zaczynamy po ludzku przestawiać te Boże priorytety, wpakowywujemy się w kłopoty i przysparzamy kłopotów innym. I tak naprawdę wiele dzieci zostało skrzywdzonych przez pobłażliwość swoich rodziców. Wiele dzieci zostało skrzywdzonych przez nadmierne hołubienie ich, ochranianie ich. Nie jest to łatwe. Ja nie mówię, ja sam popełniam pewnie w tej materii błędy. Uczę się tego, modlę się o Bożą mądrość, jak to czynić. Ale powiem wam, że chcę być w takim miejscu, w którym modlę się o moje dzieci tak, żeby Bóg był uwielbiony w ich zbawieniu. Ale jeśli mieliby zhańbić Boga, jeśli mieliby być buntownikami wobec Boga, niech Bóg uwielbi się w sądzie nad nimi. Chcę, żeby Bóg był uwielbiony. Chcę, żeby to było moją modlitwą ponad wszystko. Oby w zbawieniu. Oby w zbawieniu. Ale jeśli nie w zbawieniu, niech się uwielbi w sądzie. Bóg musi być uwielbiony. I to musi być naszym pierwszym, najwyższym dążeniem. Nie to, do czego nasze zmysły ciągną. Nie to, do czego nasze naturalne skłonności nas ciągną, ale to, do czego wiemy, jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie, do czego Duch Boży nas prowadzi. Dawid niestety widzimy nawet w tym krytycznym momencie, będąc blisko Boga, kochając Boga, nie jest w stanie trzeźwo oceniać sytuacji i daje swoim żołnierzom taki rozkaz. Gdy tedy wyruszyło wojsko w pole, aby potykać się z Izraelem, rozgorzała bitwa w lesie efraimskim. Wojsko izraelskie zostało tam pobite przez zwolenników Dawida. Poniesiona tam została w tym dniu wielka klęska. Poległo 20 tysięcy. Gdy bowiem bitwa rozciągnęła się tam po całej okolicznej krainie, las pochłonął w tym dniu więcej zbrojnego ludu, niż go w tym dniu pożarł miecz. Mamy tutaj kolejne Boże zbawienie. Mamy tutaj kolejne Boże objawienie miłości wobec Dawida, wobec jego ludu. Ale tym samym Boży sąd nad armią Absaloma, nad tymi wszystkimi, którzy przystali do wroga Bożego pomazańca. Wielka klęska, 20 tysięcy ludzi pada trupem. I jak widzimy, większość z nich ginie w chaosie tej walki w lesie.
Wpadają tam na drzewa, wpadają do jakichś przepaści, bagien, wikłają się w jakieś krzaki, spadają z tych koni czy mułów, na których jadą. Ludzie giną tysiącami. Nagle ta wielka armia Absaloma doznaje porażki. Jest ich mnóstwo, jest ich ogrom, ale ta gromada zgromadzona przy Dawidzie zadaje im skuteczne ciosy, dlatego że Bóg jest z nimi. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Słowo Boże mówi, że Bóg jest w stanie wybawić przez wielu, jak i niewielu. Bóg nie potrzebuje przewagi militarnej, żeby dokonać zwycięstwa. To każdy jeden generał potrafi. Bóg potrafi przez garstkę wybawić. Słowo Boże mówi nam, byśmy nie lękali się, nie obawiali się tego, że jesteśmy w mniejszości. Jeśli Bóg jest z nami, to bramy piekielne nie przemogą Bożego Kościoła. Chociaż jest nas niewielu. Chociaż jest wąska droga i niewielu tych, którzy nią podążają. Ale Słowo Boże mówi, mała trzutko, nie bój się, nie lękaj się. Bóg jest z wami. Jeśli Bóg z nami, to choćbyśmy sami zostali. I tak mamy przewagę. Lepiej być po stronie Boga z garstką, niż po stronie bezbożności z całą hordą. Biblia mówi, że szeroka jest droga i wielu jest tych, którzy nią idą, która wiedzie na zatracenie. Są na niej tłumy, jest na niej wielka przewaga, ale Biblia mówi, końcem jest śmierć, końcem jest zagłada. I Biblia mówi, nie patrz na nich, nie patrz na ich siłę, nie patrz na to, czym oni się chlubią, nie pokładaj w tym nadziei, w czym oni pokładają nadzieję, ale bądź mocny w Panu Bogu Twoim. Bądź mocny Jego siłą. Pokładaj w Nim swoją nadzieję, w Nim swoją ufność. Nie w tym, gdzie jest większość głosów. Nigdy nie kierujmy się tym, czym kieruje się ten świat. Słuchajmy Boga i bójmy się Boga i stójmy po Bożej stronie, a zwycięstwo jest pewne. Biblia mówi, że będzie czas, kiedy będą wydawać Boży lud na zabicie, na śmierć, na cierpienie, na różne prześladowania i męki. Ale Jezus mówi, ufajcie do końca, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wiedzcie, że zwycięstwo jest po stronie Bożego Pomazańca. Do Niego należy ostatnie słowo. Po to mamy Księgę Objawienia, aby czytać tę księgę, w której mamy objawienie Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa, Jego wiecznego zwycięstwa, Jego wiecznego panowania. I Słowo Boże do nas mówi, bądźcie cierpliwi. Nie traćcie nadziei, nie porzucajcie nadziei. Kiedy widzicie po lewej i prawej stronie odpadających, kiedy widzicie tych, którzy kiedyś szli, a teraz znowu zeszli na szeroką drogę, kiedy widzicie tych, którzy kiedyś głosili Słowo Boże i wydawali się stać po Bożej stronie, ale poszli do Absaloma, poszli do Antychrysta, poszli służyć temu światu, porzucili swą ufność, nie traćcie nadziei. Stójcie przy swoim Królu do końca, a będziecie oglądać Boże wybawienie, będziecie oglądać Jego zwycięstwo. Wytrwałości nam potrzeba, bracia, siostry. W tych trudnych, złych czasach, w których żyjemy, w których dzieje się wiele dziwnych rzeczy, wiele złych rzeczy. Na świecie dzieje się wiele złych rzeczy, ale niestety też i w Kościele. Widzimy odstępstwo, widzimy letniość, widzimy gnuśność, widzimy ludzi, którzy idą właśnie za tymi pustymi chłopcami z plakatów, którzy nie mają nic do zaoferowania poza swoimi pustymi słowami. Nie ma w tym życia Bożego, nie ma w tym prawdziwej pobożności, nie ma w tym mocy Bożej. Ale jest fajny image, są światła, są dymy, jest jakaś zabawa, jest jakaś cielesna rozrywka, jest coś, co pociąga ludzkie oczy i ludzkie zmysły. Biblia mówi, strzeżcie się tego, nie dajcie się temu omamić, nie dajcie się temu ogłupić, stójcie wiernie przy swoim Panu, bądźcie gotowi znosić Jego hańbę, bądźcie gotowi cierpieć z Nim i być w pogardzie z powodu Jego imienia. Gdyż przyjdzie dzień, że wielka jest za to wszystko zapłata. Przyjdzie dzień Bożej odpłaty, objawienia sprawiedliwego gniewu Bożego. Kiedy bezbożni zostaną usunięci z tej ziemi, jak mówi Psalm 37, niegodziwcy będą wytępieni. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu.
ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można go znaleźć. Jak się rozprasza dym, tak Bóg rozproszy swoich wrogów. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. Pamiętajmy o tych słowach. Bracia i siostry, nie traćmy z oczu tej szerszej perspektywy, w której żyjemy. Nasze życie to chwila. Jest wieczność przed nami. Z perspektywy wieczności rządy Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, cóż znaczą? Oczywiście my, patrząc z perspektywy ziemskiej, 10, 20, 30 lat terroru, 10, 20 milionów ludzi zgładzonych, zagłodzonych, zamkniętych w łagrach, to jest straszne, to jest przerażające. Ale gdzie jest trzecia Rzesza? Legła pod gruzami tego szaleńca, który próbował ją stworzyć, wraz z diabelską mocą, która mu towarzyszyła. Gdzie są te potęgi tych ludzi, którzy chełpili się, że zdepczą Kościół, że zniwelują Biblię? To wszystko przemija. Oni wszyscy trafiają na swoje miejsce. A Boże Słowo trwa, a Boże Królestwo trwa i trwa na wieki. To musimy, bracia, siostry, mieć przed oczyma, że służymy Panu Jezusowi, który powiedział: ja jestem Alfa i Omega. Jestem pierwszy i ostatni. Musimy patrzeć na Niego, który musiał tak wiele wycierpieć od złoczyńców, który musiał przejść przez krzyż, aby wejść do swej radości i do swej chwały. I musimy być gotowi wstępować w Jego ślady, być wiernymi Mu do końca, wiedząc, że ostateczne słowo należy do Niego, że wszystkie Jego obietnice są tak i amen. Nie traćmy nadziei. Wiedzmy, że te całe hordy, jakkolwiek potężne, jakkolwiek dla nas przerażające, dla Boga są niczym. Pamiętacie tą wielką armię, która zgromadziła się wokół Jeruzalemu, jak Rabszake, dowódca wojsk babilońskiego króla, złorzeczył Izraelowi i mówił, jak to ich zniszczą, jak zagłodzą ich. Czytamy, że anioł pański wyszedł i 180 tysięcy jednej nocy. I ten król podwinął ogon i wracał do swojego kraju. I tam zabili go jego własni synowie, kiedy swojemu bożkowi się kłaniał. Wielka potęga, wielki człowiek, myślał, że tutaj zdepcze Boży lud. Tak jak Absalom myślał, że zdepcze Bożego pomazańca. Był przekonany o swym zwycięstwie. Już planował, już szykował, już myślami był daleko, już swoje plany miał. I co czytamy o nim? Że gdy bitwa rozciągnęła się po całej okolicznej krainie, doznali wielkiej klęski. I wiersz 9, Absalom natknął się przypadkowo. Wierzycie w Boże przypadki? Tak, dla nas to są przypadki, ale to była ręka Boga. Czytaliśmy wcześniej, że Bóg postanowił zabić Absaloma. I tak się stało. Natknął się przypadkowo na sługi Dawida. Jechał on na mule. Muł to było królewskie zwierzę. Królowie jeździli na mułach w tamtym czasie. I on już jako król na mule sobie jechał. I czytamy, że ten jego muł wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu, tak iż jego głowa zaczepiła się o dąb. Moja by się może prześliznęła, ale on miał taką fryzurę, zaczepiła się jego głowa o dąb i zawisł między niebem i ziemią. Wyobrażacie sobie Absaloma? Tego wielkiego króla, tego pięknego młodzieńca, tego chłopca z plakatu, który wisi bezradnie między niebem a ziemią. Wyobrażacie sobie, jak to ból? Zawisnąć na włosach, wisieć na włosach, wplątany w gałęzie. Jego armia się rozprasza, wszyscy uciekają, Absalom patrzy, co się dzieje? Gdzie moje zwycięstwo? Gdzie ten plan Huszaja, który taki dobry się wydawał? Co się dzieje? Wisi między niebem a ziemią bezradny chłopiec. Ciekaw jestem, co działo się w jego sercu. Żydowscy rabini domyślali się swoich. Jeden z rabinów napisał, że Absalom chciał odciąć się od tego dębu i chciał odciąć się mieczem, ale patrzył pod sobą, a tam piekło otwarło się przed nim i bał się odciąć, tak wisiał.
żydowskie bajki. Nie wiem, co Absalom sobie myślał, ale myślę, że był zdruzgotany tym wszystkim, co widział. Był zrozpaczony. Ale może w jego głupim sercu była jeszcze nadzieja, że o, tata przecież mi wybaczy. O, tata przecież tyle razy już zawiodłem, ale zawsze dał mi po rękach i jakoś to było. Może jeszcze tym razem też się uda. Nie wiem, co było w jego sercu. Nie wiem, co ten Absalom myślał. Ale to, co widzę w tym obrazie, to widzę człowieka. Widzę właśnie słabość człowieka. Człowieka, który jest jak dąb, który myśli, że będzie żył na wieki. Człowieka, który planuje przyszłość. Człowieka, który buduje sobie dom, który zakłada rodzinę, który zakłada firmę. Człowieka, który mówi, mam nagromadzone na lata, będę żył, będę obfitował. I nie wie, że jutro może zawisnąć między niebem a ziemią i będzie zdany na Bożą łaskę. Nie wie, że jutro może znaleźć się w szpitalu z rakiem. Nie wie, że może być potrącony przez samochód. Nie wie, że może zakrztusić się swoim śniadaniem. Codziennie ludzie umierają z różnych powodów. Ludzie, którzy mają plany, ludzie, którzy mają firmy, ludzie, którzy mają duże pieniądze, ludzie, z którymi się liczą. Nagle taka głupia rzecz, taki głupi wypadek. Kto by pomyślał? Co to za sytuacja? Wiecie, jak zginąć w taki sposób? Na mule, mul ci odjeżdża spod nóg i wisisz na drzewie. Żałosne. Taki koniec tego pyszałka. Taki koniec tego, który miał tak wielkie plany, tak wielkie ambicje. Chciał się mierzyć z Bogiem. No to wisi bezradny między niebem a ziemią, a muł pocwałował dalej. Nie ma z nim nikogo, nawet niemego zwierzęcia. I dostrzegł to jeden człowiek i doniósł o tym Joabowi, mówiąc, widziałem Absaloma wiszącego na dębie. Wtedy rzekł Joab do tego człowieka, który mu o tym doniósł. Jeżeli widziałeś, to dlaczego go tam z miejsca nie powaliłeś na ziemię? Zobaczcie, co Joab sobie myśli. Przecież Joab słyszał wyraźnie, co król powiedział, tak? Ale myślicie, że Joab zamierzał słuchać tego Dawida? Myślicie, że Joab zamierzał się litować? Że Joab wierzył, tak jak Dawid, że jeszcze jest szansa dla Absaloma, że jeszcze można go udobruchać, że jeszcze można się z nim dogadać, że jeszcze może będzie dobrym, lojalnym sługą i synem? Nie. Joab mówi, takich ludzi, którzy tak zawiedli, którzy tak daleko poszli, nie można im ufać. Nie można się z nimi układać. Trzeba ich powalić na ziemię. Trzeba z nimi skończyć. Jeżeli widziałeś, to dlaczego go tam z miejsca nie powaliłeś na ziemię? Byłbym ci za to dał 10 srebrników i jeden pas. Co, on paska nie miał? Nie, to kiedy dostawałeś pas wojskowy, to znaczyło, że awansowałeś. Ale człowiek ten rzekł do Joaba, choćby mi miano odważyć na rękę 1000 srebrników, nie wyciągnąłbym mojej ręki na syna królewskiego, gdyż na własne uszy słyszałem, jak król mu nakazał tobie i Abiszajowi i Itajowi, strzeżcie mi młodzieńca Absaloma. Czyż miałbym podstępnie godzić na jego życie? Wszak żadna rzecz nie ukryje się przed królem i ty sam wystąpiłbyś przeciwko mnie. Widzicie, w tej armii Dawida byli ludzie, którzy bezwzględnie słuchali Dawida. Co Dawid powiedział, dla nich było święte. Jak Dawid tak powiedział, tak ma być. Tak jest. Są tacy, którzy jak pastor powie, nie dyskutują. Po prostu tak powiedział pastor, tak jedziemy. Nie ma dyskusji. Są inni, którzy mówią, okej, pastor powiedział, ale trzeba się bardziej Boga słuchać. Trzeba patrzeć na Słowo Boże, czy pastor dobrze mówi. I tak powinno być. Do tego jesteśmy zachęcani, by nie słuchać bezmyślnie jakiegoś człowieka, ale żeby sprawdzać w Słowie Bożym, czy to się zgadza, czy tak Pan Bóg mówi, czy taka jest wola Boga. Upewniać się przed Bogiem, że tak nas Bóg prowadzi. Choćby to był pastor, choćby to był Dawid, Boży pomazaniec, sługa według Bożego serca. Byli tacy, którzy... Jak Dawid rzekł, tak jest. I oni po prostu nie ważyliby się za żadne pieniądze, za żadne awanse, nie ważyliby się przeciwstawić słowu Dawida. Ale byli inni, tak jak Joab, który myślał sam za siebie, który rozważał to wszystko i mówi, nie, Dawid, wiem, że kochasz swojego syna, wiem, że chcesz go oszczędzić, ale w tej sprawie
nie zamierzam Cię słuchać. Zamierzam postąpić tak, jak uważam, że jest słuszne. Joab to jest taka ciekawa postać, już dzisiaj nie mamy czasu, żeby się nad nim zatrzymać i zastanowić, ale to jest niezwykły człowiek, ten Joab. To jest człowiek, który ma wiele czarnych, ciemnych stron, ale też jest wielkim patriotą. Jest człowiekiem, który naprawdę kocha Dawida i który jest gotów w swej miłości do Dawida zrobić coś wbrew jego woli. To jest wielka miłość, bracia, siostry, i chciałbym mieć wokół siebie takich braci, którzy tak będą mnie miłować, że będą gotowi czasami zrobić coś, co mnie zaboli, coś, co będzie wyglądało jak stanięcie przeciwko mnie, ale jeśli to ma mnie zbawić, to chcę dziękować Bogu za takich braci. I życzę wam takich przyjaciół, życzę wam takich ludzi, którzy nie będą się bali wam powiedzieć prawdy w oczy, kiedy trzeba ją powiedzieć, którzy nie będą się was bali zranić, bo lepszy jest cios od przyjaciela niż pocałunek bezbożnika, pocałunek wroga. Ceńmy sobie takich braci, takie siostry, które w swej miłości do nas zrobią czasami coś, co zaboli nas, co się nie spodoba nam. Umiejmy to docenić. Bądźmy otwarci na takich przyjaciół. Ja wierzę, że Joab był naprawdę lojalnym przyjacielem Dawida i to wiele razy dowiódł tego. On nieraz kładł za niego swoje życie. I jak dalej zobaczymy, dalej będzie gotów to robić. Jest człowiekiem trudnym, jest człowiekiem pełnym wad, ale kocha Dawida, kocha swój naród i słucha tego młodzieńca i nie dowierza własnym uszom. Najprawdopodobniej oni idą, kiedy tak rozmawiają, idą w stronę tego miejsca, gdzie Absalom się znajduje, gdyż jak czytamy w wierszu 14, Joab odpowiedział: w takim razie nie będę się dłużej przy tobie zatrzymywał. Potem wziął 3 włócznie do ręki i wbił je w serce Absaloma, gdy ten jeszcze żywy wisiał na dębie. Potem otoczyło Absaloma 10 młodzieńców, giermków Joaba, którzy nosili jego zbroję, rzucili się na niego i zabili go. Taki jest koniec Absaloma, taki jest koniec buntownika. Bracie i siostro, drogi gościu, przyjacielu, taki jest twój i mój koniec bez Jezusa. Taki jest koniec każdego człowieka, który jest z natury wrogiem Boga, który jest z natury przeciwnikiem Bożego pomazańca. My wszyscy jesteśmy z natury dziećmi gniewu. Wszyscy z natury jesteśmy skażeni grzechem i skazani na Boży sąd, na Boży gniew i wieczne potępienie. I to jest słuszne, to jest sprawiedliwe. Na to zasługujemy. I jeśli nie znajdziemy schronienia w Panu Jezusie Chrystusie, wszyscy tak samo jak Absalom zginiemy. Niekoniecznie wisząc na drzewie, niekoniecznie będąc zadźgani przez 10 giermków. Możemy leżeć na czystej pościeli w łóżku i tak samo marnie zginąć. Tak samo marnie skończyć pod Bożym przekleństwem. Boże Słowo mówi: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Czytamy dalej, że jego zwłoki zostały przysypane kupą kamieni, wiersz 17. Wiersz 16 mówi: Joab zadał w trąbę i wojsko zawróciło z pogoni za Izraelem, gdyż Joab je wstrzymał. Absaloma zaś wzięli i wrzucili w lesie do wielkiego dołu i narzucili na niego bardzo wielką kupę kamieni. Cały zaś Izrael pierzchnął każdy do swojego namiotu. Absalom skończył jak przeklęty człowiek. Jeszcze w 3 innych miejscach czytamy o ludziach, którzy tak skończyli jak Absalom, zasypani kupą kamieni. Za każdym razem są to przeklęci ludzie, na których ciążył Boży sąd. Jeżeli nie znajdziesz schronienia w Jezusie, to wiedz, że w swej naturze jesteś jak Absalom, jesteś buntownikiem, jesteś człowiekiem, który chce żyć dla siebie, dla swoich celów. Jakkolwiek religijnie byś by nie był uczesany, to i tak twoje serce pozostaje zbuntowane wobec Boga. Potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz Bożego Syna, który zawisł między niebem a ziemią na krzyżu, nie z powodu swojego buntu, ale z powodu swojej miłości do buntowników, z powodu miłości do Absalomów tego świata. Jezus poszedł na krzyż za ciebie i za mnie i za każde jedne zbuntowane serce. Oddał swoje życie, pozwoliłby Boży gniew spadł na Niego, aby ciebie i mnie uratować od Bożego gniewu. I nie wiesz, ile jeszcze masz czasu.
Nie wiesz, czy Bóg da ci taką szansę, jak wielu ludzi sobie myśli, że Bóg im da, że jeszcze przed śmiercią będą mieli czas na jakieś załatwienie spraw, że jeszcze będą mogli... Nie wiesz. Nie wiesz, czy nagle tak jak Absalom nie skończysz. Bóg nie ma obowiązku żadnemu z nas dawać jakiejś ostatecznej szansy. Bóg mówi, dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, przyjdź do Niego. Dzisiaj pokutuj, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest zbawienia. Bóg nie obiecuje ci, że będziesz miał taki kolejny dzień. Że jeszcze będziesz miał czas kiedyś tam uporządkować swoje życie. Biblia mówi, dzisiaj uporządkuj swoje życie. Nie żyj jak Absalom, nie idź tą drogą buntu. Nie podążaj na swoim mule, który pewnego dnia cię zostawi i odejdzie od ciebie i zawiśniesz między niebem a ziemią. Nie żyj w ten sposób. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Jezus wzywa ciebie i mnie, abyśmy stali dzisiaj przed Nim w wierze, przyodziani w Jego szatę sprawiedliwości, uwolnieni od Bożego gniewu, uwolnieni od Bożego sądu, z Bożą przychylnością, z Bożą miłością, z Bożą akceptacją. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Jak napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Możesz wybrać albo swój koniec na drzewie, swoje przekleństwo, albo Jego zawiśnięcie na drzewie, Twoja wiara w Niego, Twoje wpatrzenie się w Zbawiciela, który tak Cię umiłował, że wydał samego siebie, aby Ciebie ratować. I możesz być wolny, możesz żyć, możesz Mu służyć i oglądać Jego zwycięstwo i mieć udział w Jego zwycięstwie. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, które w różnoraki sposób mówi do nas, napomina nas, pociesza nas, zachęca nas, ostrzega nas. Daje nam oglądać Ciebie takim, jakim naprawdę jesteś, nie takim, jakim ludzie chcą Cię widzieć. Nie w jakichś cukierkowych kolorach, nie w jakichś naszych ludzkich wyobrażeniach dopasowanych do naszych doczesnych wyobrażeń miłości, wyobrażeń dobra. Boże nasz, Ty objawiasz nam się takim, jakim jesteś, Bogiem sprawiedliwym, Bogiem mądrym, Bogiem świętym, Bogiem pełnym miłości, pełnym cierpliwości, Bogiem pełnym łaski, miłosierdzia, ale Bogiem, który nie pozwoli się z siebie naśmiewać, który nie pozwoli bezbożności na wieki się panoszyć, ale który wyznacza dzień sądu i rozprawia się z bezbożnością. Panie Boże nasz, modlę się, by żaden z nas nie lekceważył Ciebie, aby żaden z nas nie lekceważył grzechu, nie lekceważył nieposłuszeństwa, nie lekceważył jakiejkolwiek formy buntu przeciwko Tobie i Twojemu pomazańcowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Obyśmy Jemu służyli, obyśmy do Niego lgnęli, obyśmy Jemu się poddawali, całe nasze życie, całe nasze serca, każdy nasz dzień, każdą chwilę naszego życia. Modlę się, kochany Panie, o tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze z dystansu, z daleka patrzą na Jezusa i nie chcą się przed Nim ukorzyć, nie chcą się przed Nim uniżyć, nie chcą przyjąć Jego panowania. Boże kochany, daj im świadomość wielkiego zagrożenia, w jakim się znajdują. Daj łaskę, pokuty i opamiętania, abyś był uwielbiony w ich życiu, w zbawieniu, nie w sądzie. O to się modlimy, o to Cię prosimy, aby ten dzisiejszy dzień był dniem zbawienia i aby te kolejne dni, które nam pozostały na tej ziemi, były dniem życia dla Ciebie, służenia Tobie, wielbienia Ciebie. Amen.